urzędowy. Od ilu lat jest pan włodarzem miasta? Od 2014 roku, to jest moja druga kadencja. Uważam się za bardzo dobrego włodarza miasta i służę społeczności lokalnej tak jak mogę. Jestem tym burmistrzem, do którego do gabinetu można przyjść niemal każdego dnia z ulicy. No, osiągnięcia oczywiście w trakcie pracy zostałem oznaczony jako złotym medalem przez rzemieślników i kupców Murowanej Gościny za współpracę. Podziękowania. Samorządowiec spółdzielca w pierwszym roku. OSP. OSP jest mi wdzięczne, bo od 2014 roku zakupiliśmy kilka samochodów bojowych. Zajmuje się pan poważnymi rzeczami, a z drugiej strony... Chcę zapytać, dlaczego pan robi tak niepoważne rzeczy, ale o tym za chwilę porozmawiam. Jestem tylko człowiekiem, czasami błędy się zdarzają. Burmistrz Murowanej Gośliny uważa siebie za dobrego urzędnika. Jednak w mieście huczy od plotek i afer. Ostatnia z nich dotyczy nagrania, jakie trafiło do mediów. Myślę, że malowi. Będziesz to buwa. Musisz mu pokazać, jak robi. To na melanżu, to Darek było na melanżu. Darek w gminie po morfinie. Ale jaja. Nagranie utrwaliło domową imprezę z udziałem burmistrza. Słychać na nim głos młodej kobiety, która ma zachęcać urzędnika do zapalenia marihuany. Czy pan tutaj pali marihuanę? Nie, ja nigdy nie paliłem marihuany, bo nie umiem się na nie zaciągnąć. Także co nie... tu się dzieje? No nic się nie dzieje, siedzimy na imprezie i to wszystko. No ale jest mowa o buchach, jest mowa o paleniu marihuany. Pan wącha coś, wącha szklankę? Co pan wącha? Ja nie wącham szklanki, tylko się nachylam, tam nie ma żadnego wąchania. To było nagrane specjalnie przez te osoby i to wszystko, co mogę powiedzieć w tej kwestii. Sugeruje pan, że tutaj nie było na tej imprezie żadnych narkotyków? Nie, nie było żadnych narkotyków. Ja jestem zagorzałym przeciwnikiem. Poddałem się prowokacji i to tyle mogę powiedzieć na ten temat. Dziewczyna trzyma tutaj skręta. Mówi o marihuanie. No przecież widać, że na tej imprezie jest marihuana. Ja nie palę. Są narkotyki. Ona się charakterystycznie śmieje. Co to za osoba? Osoba, która przyszła do mnie i to wszystko, co mogę powiedzieć. W życiu nie użyłem żadnego środka. Mhm. Skoro tak, to czy pan zgodzi się, aby poddać pana teraz testom narkotykowym? W każdej chwili, tak. Tak? Od razu. Tutaj jest instrukcja. Nigdy tego nie wszystko będzie jasne. No dobrze, oczywiście, że tak. Proszę bardzo. Tylko proszę mi to założyć już. Ten test wykryje wszystkie narkotyki. Ten z moczy również. Proszę. Ponieważ jest to szpatułka, nie chcę dotykać. Ja mam co, usta? Tutaj jest instrukcja. Nigdy takiego czegoś nie robiłem. A musimy czekać 3 minuty. To, i potem co robimy? I wyciskamy, szu. Okej. Tylko ten papierek ma wyjść, niech pani zobaczy. Tam w środku, bo nie wiem. I teraz to wyciskamy. I teraz do środka? Tak. No dobra. Co? No teraz zamykamy na minutę, tak? Jest tak. Ślina. Tak. No dobrze, dobrze. Dobrze. I teraz czekamy minutę. Dobrze. Aż tu nic nie leci. Słuchajcie, jak to się robi. Pani poczeka. Nie, tu nic nie leci. Nie, nie poczekać, no bo tam jest, chyba się zebrało. No niech pani poczekała, to chyba do tego na dół zleciało, no bo była tam ślina, tak? No dobrze, ale nic nie leci. No, nic. Tak jakby nie miała tutaj śliny, nie mam czego wprowadzić. To na pewno było mokre? No, no przecież, no, przecież chyba nie, miałem w ustach to, no przecież, no, no co mam pani powiedzieć? Nie. No niestety nie mogę potwierdzić obecności narkotyków w pana ślinie, ponieważ nie mam tu żadnego płynu.